Uważaj, bo zaczynamy na grubo od razu. Na grubo. Jedziemy. Jestem jedną z najspokojniejszych siatkarek chemika po ulicy. Nie. Jestem ładna. Nie. Nie. Mam problemy z takimi pytaniami, jak to poprzednie. Tak. Dlatego Okił złośliwie zapyta, czy Natalia Mędrzyk uważa się za jedną z najlepszych przyjmujących w Polsce. Nie. Nie lubię wywiadów. Nie. Tak. Nie lubię pomidora. Tak. Nigdy nie przekonam się do mediów społecznościowych. Po co mam stawiać swoje zdjęcia do internetu? Tak. Jestem spokojnym, systematycznie żyjącym człowiekiem. Chyba, że mówimy o czasach Dąbrowy, to może trochę mniej. Tak. 5 lat temu nie uważałabym, że będę w wyjściowej szóstce mistrza Polski. Nie. Za kilka lat mogę być dużo lepszą siatkarką niż jestem teraz. Płakałam, jak zabijali Johna Snowa. Tak. Płakałam, jak zginął Derek Shepherd. Oj, tak. Od samochodu wolę rower. Nie. Dąbrowę wcisnął? To jest pytanie. To jest pytanie. Mój mąż ma kostiumową fantazję. Na jednej z przebieranych i zabaw przebrał się za Teltubisia. Tak. A to? Cóż, to nie było nic szczególnego. Jeden z członków naszego sztabu szkoleniowego był turbodymomenem. Tak. Cieszę się, że jestem jeszcze z tego pokolenia, które mogło trenować z zawodniczkami starszego pokolenia. Dużo mi to dało, nie tylko na parkiecie. Tak. Lubię oglądać mecze siatkówki w telewizji. Jako dziecko byłam typową chłopczycą. Lubiłam chodzić po drzewach i grać w piłkę z chłopakami. Tak. Jak zdobędziemy mistrza, to Okił obiecuje ci, że zrobię selfie. Nie umiem, ale zrobię. Pomidor. No i koniec.